Ludzie przyciągają się wzajemnie, ponieważ dzielą poglądy pozytywne, ale również negatywne. Jeżeli chcesz przyciągnąć do swojego życia najlepszą z bratnich dusz, warto uwolnić się od negatywnych przekonań oraz popracować z uczuciami. Najlepszym czasem na spotkanie bratniej duszy jest wtedy, gdy kochasz siebie i jesteś dumny z tego, kim jesteś. Kiedy wiesz, że nie potrzebujesz nikogo, aby czuć pełnię w swoim życiu. Najbardziej dopasowana do ciebie bratnia dusza będzie podążać w twoim kierunku. Będziecie tworzyli bezkonfliktową albo prawie bezkonfliktową relację. Zazwyczaj będziecie mieli do przepracowania wspólną pracę z przekonaniami. Zanim zaczniesz manifestować bratnią duszę, musisz pokochać siebie. To od twojego poziomu rozwoju zależy, kogo przyciągniesz. Sprawdź testem ciała następujące przekonania. Sporządź swoją listę kryteriów, które powinna spełniać bratnia dusza. Pamiętaj, aby cechy te były również twoimi cechami, dlatego że z bratnią duszą macie się dopełniać, a nie uzupełniać. Bratnia dusza to ktoś, kto w niewytłumaczalny sposób zna ciebie całkowicie i kompletnie. Odczuwasz miłość na poziomie zmysłowym, mentalnym i duchowym. Akt seksualny z bratnią duszą staje się czymś więcej niż tylko animalistycznym aktem. Staje się czymś duchowym. Wasza relacja jest tak głęboka, że dosłownie dzielicie się esencją siebie. Jest to jeden z wyższych związków duchowych.